What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Bueno! I to mi się podoba! Jezu, jakie zajebiste wejście! Jezu, nie sądziłem, że to, że będę grał jako Virgil, będzie skutkowało tym, że on pojawi się zamiast Nero, Dantego i V na ekranie startowym. Mua! Cudo! Cudo! Ale dobra. Jako iż gramy po raz kolejny w Devil May Cry 5, po raz kolejny gramy Virgilem, no to oczywiście, dobra, muszę mieć pewność, że dobrą misję wybiorę. No to lecimy z kolejnymi misjami fabularnymi. Wiecie co? Odpalę sobie przewagę kolor, czyli właśnie Virgila, czy no, strój po prostu Virgila z Devil May Cry 3 tak naprawdę, ale jak widać, no zbytnio to się nie różni, tylko kolorek się zmienia, no i kolorek z tego płaszczyka, butów, rękawiczek i troszeczkę zmienia się ten jego taki ala płaszczyk, powiedzmy. No, a poza tym to jest wszystko tak samo. Ale kurde. Jezu, nie macie pojęcia, kiedy ja ostatnio grałem w Devil May Cry, a nie? Masakra. Dobra, zobaczmy, czy nie zardzewiałem za bardzo. Tego czasu. Dobra. Tak. Roczna sztuczka. Dobra. Nią. Raz, dwa. Kurde, naprawdę. Oh, come on. Jeszcze w takiej dobrej nucie to leciało. Znaczy nucie, po prostu, ale zaczęło się rozkręcać muzyczka, nie? I się akurat musiało wyłączyć. Dobra, ponieważ nie potrzebuję już kompletnie orbów, to mogę się skupić tylko na przejściu. Kurde, nie wyłączyłem tych głosów jeszcze, fuck me! Cześć. Nie, kurde, nie to! Oh, fuck me! No, ej, ja se robisz? Dobra. Okej, okay, to było nawet stylowe. Nie przejście, ale... Kurde! Czemu to combo, które praktycznie uwielbiałem wykonywać na Virgilu, czyli te... Bilion ukryć tego wersji Yamato mi teraz nie wychodzi? Dobra, muszę sobie jeszcze raz zobaczyć. Jak to było w końcu? Ach, Boże, trzy ciosy, pauza i X. Dobra, ja po dwóch już to robiłem. Dobra, a to, co chciałem na Beowulfie zrobić, czyli te takie właśnie... O, właśnie, to jest to? Tak, to jest to. Namierzenie przed... No, to coś na... Ej, to czemu to mi nie weszło akurat?
Okej, okay, tam jest to, ale to mnie nie interesuje. Dobra, no to już idziemy na górę po prostu, nie? A nie, jeszcze nie. Idziemy tu. A nie, wróć, przecież my gramy teraz jako... jakby to misję... dla Nero, więc... Ale co mi właśnie, czy będziemy grali też w misji od V? To mnie ciekawi. Bo jeśli tak, no to... jak to wytłumaczyć, nie? Mroczny uchwyt, tak, tak, wiem. Kurde, jeszcze raz. Cyk, cyk. No, Vergila to jest o wiele prostsze, bo u niego momentalnie od razu użycie tego. W sensie strzelenie w to od razu aktywuje ten przeskok. Nero jeszcze dodatkowo trzeba strzelić i potem polecieć dalej. Tak, tak, tak. Dobra. Tu. Zobaczmy. Przód, tył. Co jest? Czekaj. A wait. Tył, przód? O właśnie, dobra, czyli dlatego mi to nie wyszło. Bo w złą stronę to zrobiłem. Ej no, jest jakby z tego weszła kontra, nie? To bym się tak śmiał. Dobra, to jest krótka walka, więc się nie ma co przejmować w ogóle. Chwilę będzie dłuższa. No tu! Vergil! O właśnie. Okej. Okay. Ja mogę po... Jezu, o tym w ogóle zapominam! Już tutaj, czy... Nie, wcześniej się ktoś chyba striggerował. Tu cię. Kurde! Okej. Ładnie. Okej, to nawet że się udało. Dobra, właśnie, bo chcę pokazać też ten strzał jako V. Tylko to muszę jeszcze raz przypomnieć, jak to jest. Namierzenie, obrót i B. Dobra. Nie to się miało wydarzyć. Ale już trudno, jak się wydarzyło, to się wydarzyło. O, dobrze! Dobra. Jak dupło! Oh, fuck you! Jezu, naprawdę? Okej. Okay. Nie, wait, czekaj. Kurde, dobra, Ganger, chodź tu. Ej no, halo, kontra! No, powiedzmy, no niestety tylko te. Dobra, on już niech przejdzie. Wiecie, co mnie ciekawi? Jak Vergil zdobył tego doppelgangera?
Dobra, tu gdzieś powinno być... przejść... A nie, to chyba na górze było. Ten secret mission. To mnie trochę boli, jak kurde, Dante i Nero mają ten double jump, no... Virgil go niestety nie ma i to trochę boli potem, jak się tyle razy już... go używało. Przez wszystkie postacie praktycznie, bo Vi też ma, z pomocą gryfa tak skacze. O! Kurde, nie tu. No, wiecie o co chodzi. Kurde, tu. Bardziej. Okej. Okay. Jeszcze wyżej. I teraz... tu? A nie, tu był sekret po prostu. Czekaj, jak ja mam to... stegować w takim razie? Come on, ludzie! Nie no, bo to miało być... wait a minute, co on tu robi? O, opa, pa, pa, pa! O, dobra, 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 mam to. Chyba. No, ustawić się tylko... O, tu, 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 tu. Nie po... no, to jest to, żeby nie pozwolić uciec. Kurde! Dobra, rozpocznę po prostu, żeby się zaliczyło, że znalazłem. Nie wiem, czy to się liczy jako te secret missiony, które ja znajduję, też znalazłem jako pozostałe postacie. Chodź tu. Dobra, najlepiej to jest użyć tego, mam wrażenie. Jest tego, no po prostu. Beowulfa, nie? Przez taki on damage po prostu robi. Jeszcze jakaś została? Tutaj jest jakaś. O, dobra. Ładuj, ładuj, ładuj. Nie! Nie! Jezus, źle! O nie! Kurde, popieprzyłem kombinację! Jezu! Nie to! Wiesz, co chciałem zrobić, prawda? O, jeny! Dobra, czekaj, teraz sam sobie muszę to... Jezu, zardzewiałem straszliwie. Jezu, jak to było? No, po prostu w przód wychylić! Fuck me! Dobra. Się kolejna spawni. Okej, też dobre. Mamy trzy? Mamy. Ej, właśnie, czekaj! Nie, nie to. Nie, moment! Kurwa! Nie, czekaj! Jezus! Jak? A Y i B, Boże! O, nice! Jeszcze sięgnąłem wszystkie! I na tryb... i mam po trynameskę wleciałem. No, aż se przeakumuluję to, chociaż... z tego co kojarzę, to to raczej się nie łączyło. W sensie... tyle pamiętam, że jak teraz wyjdę, no to powinienem ten... mieć nienaruszony te paski. Tak jak miałem. No właśnie. Ja tutaj wlazłem bez tego, a jestem z tym. No tak. Zaś zapomniałem, że przecież jest opcja zaznacz i strzel, żeby się teleportować, ale też po prostu strzel, żeby zadawać damage. O Boże, nie! Oh. Sto.
Nie wiem, czy ja teraz jej rozwaliłem to tak po prostu, czy akurat ją zabiłem. Teraz definitywnie to drugie. O kurde, naprawdę! Chodź, ładuję. Nic nie mówiłem. Ej, jak on... Co? Czemu to się liczyło jako trafienie? Aha, zrobiłem teraz tył przód i zrobił mi zwykły atak w przód. To... Nie no, moment. W przód? To jest to. Przód, tył? No to nic. Tył, przód? Dobra, czekaj. Tył, przód. O, dobra. Czyli kamera musiała mi się zdelayować. Delayować. Okej. Upnięcie. Czegoś w sumie. Nawet jako Nero nie byłem pewny, co tutaj walnęło. Dobra, tutaj leczonka nie było. O właśnie, bo było tutaj. Także cyk, chociaż niewielkie. Dobra, nie mam co kupować w sumie ani nic, więc idziemy dalej. No i kurde, mamy Artemisę z tego co pamiętam. Tak się... O właśnie, świetlice zepsucie Artemis. Chyba idealnie uniknąłem tego ciosu, nie? Tym teleportem. Ładuj. Leci. Dobra, moment. Cyk. Nie. Że nie do walki powietrzu, tylko Yamato, nie? Ja już zapomniałem, nie? A mianowicie o moim koledze doppelgangerze. Nią. O, dobra. Dobra. A w sumie YOLO. Demon grzechu. Bo why fucking not? No? No, ej! Halo, czemu nie użyłem? Mierzyłem ją przecież! Wiesz co chciałem zrobić, prawda? Te cięcie mocne. Jezu, nie wierzę. Czekaj, kurde, jak było to? Czekaj. Samouczek, nie? Lista. To takie cięcie, które... To takie cięcie te... To, nie, to było przecież Yamato, tu. Cięcie próżni, o właśnie. A, tył, przód i Y, ale no właśnie, na ziemi, niestety. No ej, co to ma być? Może bez sensu to przeciągałem teraz. Ja chciałem tak fajnie, stylowo zakończyć tym cięciem osądu i co? I oczywiście mi to nie wyszło. Wow, ale eskę zrobiłem tak czy siak. No dobra. Dobra, misja czwarta. Mamy 22 minuty. Pewnie mam wytnę sporą część. Znaczy, tylko sporą, do tego końcówkę mam po prostu wytnę. Dobra, jeszcze jedną myślę możemy rozegrać. Okej.
Okej, dobra, czyli normalnie to tak samo gram jak inne postacie. Mam tylko szczerą nadzieję, że tego co było na tym... Dobra, ładuj. No, ludzie! Normalnie krążą wokół mnie, a teraz to nagle... Znaczy, wokół. Podchodzą, żeby działać, teraz to nagle po prostu tylko krążę tutaj wokół. Dobra. Ciekawe, czy będzie mnie widać teraz jako Virgila. Czy będzie na przykład Nero albo... No, Nero po prostu. Nie, pusto. Dobra. Spoczy. Serio, poważnie, czemu on nie ma tego double jumpa? To jest takie dziwne. Dobra, tutaj coś mamy. No, coś tutaj ewidentnie było, ale... Pamiętam co. Jezu, nie... Czekaj. Ty i gleba. Okej, okay, może być. To jest, kurde, klucz. Doskoczyć i sprowadzić je na ziemi to w trybie natychmiastowym. Dobra. Mamy orby, ale ich nie potrzebuję. Więc idziemy sobie dalej. Jezu, może to też mogłem wyłączyć te głosy. Nie, nie to. Nie. Tył, przód. Nie, wróć. Przód, tył. O, właśnie. Nice, nice. Ale dalej nie było fajnej walki. Niestety. Ale wiecie, co mnie ciekawi? Jakim cudem Virgil nadal może korzystać z Beowulfa? Jak dobrze pamiętacie, Virgil nie odzyskał Beowulfa w momencie, w którym Dante, czy został pokonany i Dante go przejął. I Dante go przejął. Więc... Skąd on go ma? Jeszcze wiecie, Yama to wiadomo, jest jego. Mieczyk, no to jest po prostu ten mieczyk, tylko większy. Ale Beowulf? To jest dla mnie, nie powiem, troszeczkę drobna zagadka. Dobra, nie rozbijaj czerwonych. Zielone, fioletowe albo... O, to w ogóle już rozwalone? Ciekawe. Jezu, nie wierzę. Ładuj to. Dobra, Hono. Weak.
Jezu, to jest pierdolca, bo nie widzę powoli, kto jest gdzie, kto jest gdzie. Nie. Kurde, nie tak to się miało skończyć. Troszeczkę liczyłem, że go nie trafię, go zabiję dopiero tym zamknięciem. Zamknięciem. Schowaniem Yamato w pochwie, nie? No ale... No dał się złapać niestety. Dobra, wracamy tutaj. Gleba. Gleba. Okej, okay. Więcej? No oczywiście, że jest was więcej. Jak żeby inaczej? Ej, to, ej, dobra, tu już jest jakiś żart! Kurwa! Nie, nie chcę tego! Odeślij go, już! No, jak? Przystał unik przecież! Nie to, tył przód. Zaś kurwa nie to! Rozkurwi mnie zaraz! Nie wierzę. Co? Gdzie jest mój flow? Gdzie jest mój, ten kurde ja, który potrafił zrobić to, nie dość, że hitless, to jeszcze fajnie przeskakiwać, kurde, między wrogami, dostać nawet eskę za taką walkę. Dobra, tam się szło do sekretu, więc mnie nie interesuje. Leczenia, ale to mi chuja da. Dobra, dla testu. Ganger? Nie, Ganger mnie nie leczy, więc proszę mi to odnowić od razu. Mamy to. Następny. Chciałem to skończyć inaczej, ale może być. Troszeczkę odnowiłem sobie skilla, powiedzmy. Dobra, żartuję, po prostu skupiłem się na walce. Nawiamy HP i teraz będzie walka z Nidhoggiem. Dobra, jeszcze raz. Żebym się zaś nie jebnął. Namierzenie, w przód, Y i B. Okej. Okay. Na niego będzie dobry albo Beowulf, albo właśnie Yamato z tym
z ciachnięciem grzechu, ale myślę, że Beowulf będzie lepszy na początek, żeby właśnie duży damage mu zadać. Tylko warto, że będzie go jakoś wyciągnąć z tego. Znaczy jakoś w sumie no, będzie dość łatwo, używając właśnie do skoków i waliania mata w powietrzu na takiego trzech odstających glutkach. Eto. Taka dygresja w sumie mówię na temat. Nie, Boże, co ja gadam, jaka dygresja? Po prostu, że to będę robił. Dobra, moment, co ja tu chciałem jeszcze sprawdzić? Dobra, zobaczmy jak to pójdzie. Wow, miałem tak na start dostać w pysk i stracić pół fokusu. Jakim chujem? No, myślałem, że to już zdechło! Dobra. Ładuj fokus. Mamy go. No. Jebut! Wow, miał tak pudłować po połową ataku. A Jezu, to chciałem sprawdzić, jak zrobić ten unik. Ej, no rozkurwi mnie zaraz. Aha, stuna dostałem. Fajnie, że mogłem się z tego w ogóle uwolnić, nie? Zde? Ej, what the fuck? Co to za jakiś follow był? Halo, co ja mam wciskać, żeby się z tego uwolnić? Kurwa mać, no rozkurwi mnie zaraz. Zajebiście, czekałem na ciebie. Have some fun!
Jezu, rozjebie mnie zaraz, no. Go już miałem przygotowanego. To nie, oczywiście, musiałem zjebać. Zajebisty kurwa boss, nie? Co chwilę spierdala. Boże, serio jedną akcję taką tylko dobrą zrobiłem? Na całą walkę? Klap klask, kurwa. No ja pierdolę. O nie, nigdzie się stąd nie rusza. Bo chciałem to jeszcze zakończyć Judgment Cutem, nie, ale już chuj mnie strzelą, no ma nie z tym zjebem. No niestety akcent na koniec to trochę słodko-gorzki, ale... No, trudno się mówi. Dobra. Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. My widzimy się w kolejnym materiale z Devil May Cry 5, gdzie my będziemy dalej grali jako Virgil i być może przejdziemy kolejne dwie misje fabularne. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!